Siema ludzie, witam bardzo serdecznie już w 46. odcinku z serii Gothic 3 Content Mod właśnie ze mną. No i nie zabawimy już długo w Morasul, jak widzimy. Wszystkie już questy prawie wykonaliśmy i będziemy się już zbierać do Isztar, bo już mam w sumie reputację. Resztę sobie już reputacji dokupię przy bramie. Wszyscy chorzy zostali wyleczeni, przynajmniej taką mam nadzieję. I będziemy już mieli obsykane wszystkie miasta. Jeśli ktoś jeszcze został, rozumiem. No, oto wodokafu. Dostałem tę baryłkę od jednego z kupców. Dobrze, bardzo dobrze. Od razu zacznę moje badania. Jeśli jeszcze nie dostarczyłeś lekarstwa wszystkim dotkniętym chorobą, teraz to... Co z próbkami wody? Byłeś w stanie znaleźć przyczynę plagi? Obawiam się, że tak. To chyba efekt mojego nieudanego zaklęcia. To ty skaziłeś wodę? Nie, posłuchaj mnie. To nieudane zaklęcie skaziło wodę. Przez ostatnie dni eksperymentowałem z magicznymi zwojami. Udało mi się jeszcze odkupić kilka odorków. Podobno leżały gdzieś w rolniczych świątyniach. A więc... wszystko przez to, że nie możesz się powstrzymać od używania magii. Nie podoba mi się twój ton. Rozmawiasz z czarnym magiem. Miej to na uwadze. Wydaje się mi, że... znam podbłędu. W każdym razie ta cała magiczna fala jednak istnieje. Taka jest ta, którą używali uczeni magowie. To rodzaj magicznej wstęgi utkanej między ludźmi i zaklęciami połączonymi tą samą magią. Magia starożytna. Zaklęcie stało wplecione w zwój bardzo dawno temu. Co może nam dać ta magia starożytnych? Jak widzisz, sprawia ona pewne problemy. Rozwiązanie przekracza granice mojej wyobraźni. Nie ma tu już nic do roboty. W tej skrzyni znajduje się zwój, solidnie zabezpieczony. Skoro już tu jesteś, to zabierz to skrzynię do Sigmara w Bakareszu. Albo najpierw musisz dosyć... Co zrobić, gdy tam przybędę? Sam musisz ci to powiedzieć. Nie wiem za wiele o tej magii. Dobra, teraz może odwiedzimy jeszcze raz Kafu. No i zobaczymy, jak on tam się sprawuje. A potem już ruszamy do grupy koczowników, właśnie tego Anktosa. I tam będziemy z nim jeszcze dyskutować. Przy okazji jeszcze zobaczymy się z kolejnym magiem. Już nie pamiętam, jaki to był, ale... ważne, że nowy kolejny mag. To już będzie czwarty na naszej drodze, na to wychodzi. Tak. Bo teraz już spotkaliśmy, więc czwarty. Póki co chodźmy tam, jak mówiłem. Oby tylko jak dialogi, Gafu. Nie. Ale i tak musimy iść tutaj naokoło, więc w sumie i tak to była ta sama droga. Tylko nie mają, kurde, gdzie ten obóz ich jest. Mapa ma chujową skalę, powiedzmy sobie szczerze. Słabo to wszystko tutaj widać. Ale z tego, co kojarzę, to było gdzieś... w górach, chyba. Chyba. Właśnie oni mogli tą mapę bardziej na trzy części podzielić. To byłoby trochę lepiej, bo mapa miałaby większą jakość, ostrość. W zmierzchu mogu wszystko dokładniej widać, a tu już dupa jest i słabo widać. Co ja tu widzę? No, naprawdę tu słabo wszystko widać. Jaki wie, gdzie iść? Może chodźmy w te góry. Innego pomysłu tutaj raczej nie mam. Raczej chyba tędy będzie najlepiej iść. Machnijmy sobie z Gwinta. Dobra. Tam jest Tichonus? Nie wiem, a może i tam, rzeczywiście tam jest. Kurde, nic tu nie widzę ciekawego. Z wyjątkiem jakichś tutaj złóż. Ale być może gdzieś tutaj będzie się skinia właśnie. Może. Raczej pewnie tutaj będzie. Tu mamy chyba jakąś skinię, zobaczmy. Może i tu są nawet. Tak, są koczownicy. Wiesz, Kajora? Kajor. Witaj! Merdarion wiele nam o tobie opowiadał. Jesteśmy gotowi, żeby dla ciebie walczyć, podejmujący decyzje. Będziemy się towarzyszyć do obozu niewolników. Możesz czegoś nam pomóc? Możesz mi jeszcze... Mogę się z tobą podzielić wiedzą. A i on uczy. I od razu chce z nami zaatakować Morasul.
jednakże tego nie zrobię, zrobię trochę to potem. Tu mamy za to kolejnego maga, Merdariona. Cieszę się, że tu przybyłeś. Merdarion, co ty robisz? Merdarion, co ty tu robisz? Badam pisma pradawnych. Czym mogę ci służyć? Odnalazłeś artefakt! Doskonale! Jeśli spotkasz Storasa, to znajdziesz go na wschodniej drogi świątyni. Właśnie tam rozbił swój obóz. A, powiedz mi o swoich badaniach. Opowiedz mi o swoich badaniach. Musisz zdobyć prastarą wiedzę. Starożytna magia to potężny oręż. Mogę ci przekazać tylko to, co samemu udało mi się odkryć, chociaż w ruinach mieszka stary Mezir. Zajmuje się prastarymi artefaktami. Powiedziałem o tobie koczownikom. Gdy dowiedzieli się o twoich heroicznych czynach, ledwie zdołałem powstrzymać ich entuzjazm. Jeśli planujesz atak na Morasul, to możesz liczyć na pomoc koczowników. Wszyscy pragną walczyć u twego boku. Jak widzimy, on także nas może nowych tam tutaj spali nauczyć. Wiedzy telekineza. Frenie w zamku, ciekawe. Daje mi moc życiową. I mu władzimy po prostu. Dobra, jednak nie potrzebuję tego na razie. Świątynia Morasul została otwarta. Świątynia Morasul została otwarta. Tak, trudno nie zauważyć. Wszędzie pełno umarłych. Palą i mordują. Musimy z tym skończyć. Ale co możemy zrobić? Hordami ożywieńców kieruje 5 wodzów. Jeśli oni legną, minie największe niebezpieczeństwo. Pozabijajmy trochę ożywieńców. Tak, ruszajmy w bój. Wodzowie pradawnych nie należą do tego czasu. Ich epoka dawno już przeminęła. Idź za mną. Ciekawy, czy jak się prześpię. O lol, nie mogę tu przydać. Ciekawy, czy jak się prześpię, to on nie zniknie. Bo za darmo bym sobie zregenerował punkty życia, jak będę walczył z nieumarłymi, to szybko będą mi jechać, a więc jedna mikstura będę już do przodu. Zobaczmy, może nie zniknie. Nie zniknął. To nie Gothic, kurde, 2. Tylko, że dalej nie możemy przydać tej kamiennej tablicy. Ale chodźmy sobie tam z Merdarionem. Jeszcze mu tam możemy pomóc, bo to jest prawilny mag. Jak widzimy, on ma chyba, on nie ma innej szaty. Nie jest arcymagiem wody, jak by się nam wydawało. Jest zwyczajnym magiem po prostu. Dobra. Dochodzimy. Zaraz będziemy chyba. Chyba, że nie. Komil jakieś majowce zaprowadzi i dupa, będę musiał znowić do Isztar na piechotę daleko. Bestie nie zostawią nas w spokoju. Dobra, zabijmy biedaka. Kurde, ziewnął mnie. Rozjarał się. Jeszcze jeden. Ojej, jeszcze tych wali. I pewnie zaraz zginie, no. Już po nim. Dobra, chodźmy już w spokoju, Merdarionie. Czemu ty nawalasz w ogóle z polami ognia, jak jesteś magiem wody? To powinni naprawić bodajże. Tych bestii jest więcej! Okazałeś mu! No z góry dupie może jakoś łatwo. Dobra, muszę pomóc w każdym razie. Zaraz jeszcze go zabiją. Wszystko na jego głowie zostawiłem. O cholera. A odleciał. Dobra, sejwujemy lepiej grę. Bo tu
się robi trochę niebezpiecznie, więc trzeba pić, trzeba uważać tutaj, bo nie chcemy się już tutaj zlamić gry. Fuck. Kurde. Noc mnie zabiją. Pomóż mi lepiej w walce. No kurde, musiał te pozacze zaczepiać, no cholera jasna. Atakuj tych. Bo ja tu mam przynajmniej miksturę. Dobra, dowódcy już rozdupię teraz z łatwością. Ale ma jakiś dziwny miecz, cholera. Cordelas czy co? Jest 8 level, pięknie. No zobaczmy. Oczywiście ma Cordelas. A tych dowódców jest tutaj chyba co najmniej kilku. No idziemy dalej. Oby tylko pozaczy nie było nigdzie. To ma do tego życia? Spoko. Jeszcze we mnie strzela. Osztępa dzida. Żałosna kreatura. Pięknie. Lecimy dalej, gdzie ja tak w ogóle jestem. Zbliżam się w ogóle tam dalej do Jusztar, nie. No i co, to wywańc? Wszystko w porządku? Oczywiście. Trzymaj się tuż za mną. Musimy ich wszystkich wyłapać. O kurde, jeszcze trzeba iść dalej. Dowódcu się mu zechciało zabijać, kurde. No i co? A, te już na szczęście żyją. Ciekawe, gdzie jest reszta tych... ożywieńców, czy wielu ich tylko będzie, bo nie było nich wielu. O, kolejny dowódca. Jak ich zabić w ogóle? Tu jest pełno multum. Fuck, spadłem. Czekajmy wszystkich naraz. To jedna z lepszych taktyk. Kurde. Nie, uciekajmy stąd, szybko. To lepiej powystrzeliwuje. Dobra, come on, come on, come on. O nie, trafił mnie. Dobra, lepiej się tutaj schowajmy i uleczmy. Chodź to tu, chodź tu. Okazałeś mi. Żałosna kreatura. Ciekawy jestem z Cordelasem. Z chęcią bym wziął, o. Więc Cordelas mamy już. Chyba będzie ich chyba trzech, tak mi się coś wydaje. A może dwóch, chociaż nie, to byłoby chyba za proste. Musimy być zdecydowani. Wahanie to śmierć. Nie poddawaj się! Idź za mną! Proszę, grałeś tu, czy jeszcze więcej? Nie, już widzę chyba obu sorków. Chyba jednak nie. Co on jeszcze po obozie będzie hasło sobie? Czy mam zniszczyć obóz, czy jak? Bo jak zobaczę orków, co nie ma lipy, na pewno zaatakuje. I tu jest chyba już kolejny oddział. Tak, widzimy. To już chyba ostatni po mojemu.
Atakuj ich. Wleciał w środek. Bez lipy. Ci zaraz dam. Czekajcie ich. Ładnie wali z wody. Z lodu. Już się dowódca zaraz będzie martwy. Zaraz wyrżniemy go. Okazał. Ole poleciał pięknie. Dobra, czy to już koniec? Oby koniec. Proszę, 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 proszę. No weź, chcesz tu jeszcze sobie coś Wisztar porobi dzisiaj ciekawego? Już prawie po wszystkim. Chodź. O nie, jeszcze. Weź, bez przesady, koleś. Easy, easy. Zluzuj trochę wora. Tu już dalej są orkowie. Jeszcze pewnie się norków rzuci. No inteligent, no kurde, pierwsza klasa. Kolejna bestia. No i Grubas chyba zginie. Na pewno nie on jeden. Ty nic nie rozumiesz, co? Dobra, kontynuujmy. Kontynuujmy, tak już, a tu kurde odbieram telefon, jakiś koleś tu proponuje mi Angola do nauki, niech się wali, kurde, ja tu wakacje mam. Nie będę się tutaj, kurde, zakuwał, niech swali konia, kurde, wora, niech się spina. Chuj mu wżyć, można tak powiedzieć. Nie będzie mi tu let's playa przeskazał nagrywać, ja tu wracam dalej do roboty. No i kroimy ich dalej, nie dziękuję. Kurde, zaraz mi tutaj Gruba zginie. Jeszcze dowódca się na niego usadził, cholera jasna. Ale kurde, jakoś te zombie byli silniejsze. I szybciej, kurde, szli jakoś. A ten Grubas jest jakiś powolny. Widocznie zombie mają lepszy power. Oj, zabiliśmy wszystkich. Dobra, lecimy dalej. Kurde. Jeszcze ten nawet ginie. Gdzie jest tylko ciekawy Merdarion? Co nie, szork w sklepie czy co? Chyba nie. Właśnie do piachu z nim. No właśnie, trzeba tego zabić, byle tych orków nie zaatakował. Będzie lipa trochę. Paskudna bestia. Gdzie jest tylko Merdarion? Pytanie. Zaginął. Trzeba zabić je wszystkie. To ja rozumiem, gdzie on... No, pięknie. Rewolucji mi się chciało. Koniec? Medalion. Ożywieńcy nie należą do tego świata. Wodzowie ożywieńców to już historia. Doskonale. Umarli będą mogli spoczywać w pokoju. Dobra robota! Jestem z ciebie dumny! Dbaj o siebie. Wciąż jesteś nam potrzebny. Miej to przy sobie podczas swych podróży i niech cię Adano schroni. Powrócę do moich badań. Wiele wciąż przede mną. No i pięknie. On się tutaj tłuką. Ciekawe, czy Meryon tylko ich rozdupi. Ale na pewno raczej. Tak! To sam cały obóz wyczyści. Porąbię cię na kawałki! Nie wiem, dobra. Walić Merdariona. Na pewno przeżyje. Nie będzie tak źle. Teraz możemy już wyruszyć śmiało do Isztar. Nie wiem, droga chyba przez pustynię, przez ruiny będzie chętnie szybsza.
A w sumie to już chyba nawet widzę jakiś zarys tej Mora Sul, nie, czy kurde Isztar, ale to chyba raczej nie jest to, o czym myślę, a może jest. Może jednak jest, może jednak się nie mylę, ale raczej... A w sumie to coś tak wygląda jakby Isztar, ale nie, chyba nie. Ale nie wiem. Póki co odkryjemy sobie jeszcze jedną ciekawosteczkę. Mam dla was jedną ukrytą. Kolejna skrzynia z bronią. I zobaczymy, czy coś tam ciekawego nam się trafi, ale na pewno czy tak. Tylko by jakiś niedurny przepis albo kusza. Chociaż w Isztar też są chyba jakieś skrzynki z bronią. Bo to w sumie ważne miejsce stolicy asesynów. No i co? Będziemy już mieli istotne miasto do przejścia, no i... Będziemy już pomalić wjeżdżać do kresu. Jednakże jeszcze powykonuję wszystkie misje, jakie się da. I dopiero wtedy zacznę robić rewolucję, nie będę tak nic na szybko robił. No i mam taki w sumie dylemat, czy to robić według zmierzchu bogów, czy nie. Czy po prostu wszystko pozabijać. I stroną dobra, albo zła. Kurde, potwór. Ja potrzebuję iść tędy. Dobra. To chyba będzie tędy. Tu mam prawda jakąś ścieżkę, a nie, jednak już trochę dalej. Muszę jeszcze mnie goni. Kurde, szakal zasrany. Chcesz pierdziel, to masz. Gin. A masz. Je, pist. Nie żyje, sukwa. Pijemy. No i lecimy dalej. Musimy do sobie wejść po górce. Tu chyba będzie najlepiej można wejść. A w sumie jeszcze się kierujemy tutaj do tej paczki z bronią. Skrzyni z bronią właściwie. Trochę jeszcze tędy, tak. Tam jest przy tym rozwileniu dróg właśnie. Tylko czy ja dobre idę. Przez te góry chyba jakoś przejdę. Mam taką w sumie nadzieję, bo nie będę tutaj dookoła tego obchodził. Chyba jednak jak widzimy da się to przejść swobodnie tutaj jako na luzie. O, właśnie. Udało się. Skrzynia z bronią jest chyba tam, przy tych ruinach, z tego co pamiętam. O, i tu mam jakieś znowu czarne ziemie. Czy tu mogłyby rosnąć jakieś rośliny? Może tak. Tak, nie myliłem się, to były jednak kontury Isztar. Isztar jest tam, po lewej stronie. Nie o te ruiny mi chodziło, o następne. Bo tu jest, właściwie tu nic nie ma, a może to były te? Nie, mamy ogra za to. Ja tu z ogrem się nie chcę póki co bić. No właściwie dziwne, że im tutaj pasuje. A w sumie im pasuje wszędzie. W Myrtanie, w Nordmarze i kurde tutaj, w Warancie. Okej. Te ruiny były chyba te. Jak to się tam wchodziło tylko. Golnimy sobie flaszkę. Już się do mnie chyba sapią nawet. Tak, tu jest kurde multum tych. Choler, trzeba go się zabić sprytnie. Spróbujemy sobie w każdym razie. Jak oni tu w ogóle doszli? Nie mogą tutaj wejść, czy co? Nie, mogą. O kurde, trzech naraz. Pięknie. O nie. Kurde. Uciekajmy, bo zaraz zginę. Kurde, gonią mnie. Może ktoś tutaj wbije. I póki co mnie nie złapią. Dobra, jednego już mam. Chodź tu. Teraz silni są.
To trzeba im przyznać. Jednak już jednego zabiję. Dobra, jeden na jeden to już łatwo wygram. Uciekajmy, 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 uciekajmy jednak. Pijmy miksturę znowu. Walka jest tutaj prosta, jak widzimy. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Tu już trzeba zabić. No ten jest prosty. A nie żyje? To jest tylko tego, trzeba jakoś rozpędzić. To ja rozumiem. Morgenstern możemy sobie pozbierać. O, jak widzimy, winiaczy lubią. Bardzo zakulturalnie tutaj piją. Ja tu jestem barbarzyńcą i po prostu zabijam. O, ten jest alkoholikiem jednak, bo wulka. Dobra. Co tu mamy? Miecz katowski. Uhuhu, ale tu drugi. O, oręż właśnie, dwa. No więc możemy go w sumie sprzedać. Nie przyda mi się zbytnio. Jak tu dojść dalej? Do Isztar chyba ta droga prowadzi. Może zdążymy się jakoś tutaj póki co rozejrzeć trochę. W każdym razie teraz dużo hajsu stracimy. Ile mi się w ogóle zostanie? O, 27 tysięcy, mało. Już nie będę milionerem, trudno. WTF? Czemu się ślizguje? Na pewno to tędy? Tędy, okej. Okay. Isztar po prostu jest jeszcze tam wyżej, na tej skale, można powiedzieć, tak? Właściwie po cholerę mu się chciało tam robić tak wysoko... miasto zakładać. Bardziej w centrum pasowało stolica. A tak samo z Wingardem. Centralnym środkiem jest właściwie tak bardziej Montera. Tam powinna być stolica. Ale może być tu. Dobra, już widzimy asynów. Zabiję cię! WTF! Zaraz zginiesz! No tak prosto. Ale zginie zaraz. Kolego, kolego. Z czym do ludzi? Otrutkę ma nawet. To cholera kiciat. Więc miał zatrute ostrza. Ale o co tutaj chodziło? Czemu mi zaatakowali? Nie ma żadnego listu. Podejrzane trochę. Dobra, póki co jednak chodźmy do miasta. Dobra, jesteśmy już prawie w mieście. Okej. Okay. Hej ty! Chodzą plotki, że pomagasz kosztownikom. Ja i... Nic nie słyszałem innych plotek, ale strzegam. Jeśli jesteś wrogiem asynów, to radzę ci trzymać się z dala od miasta. Mamy cię na oku. Stać! Dobra. Jak będzie mogły? Mogę wejść? Masz prawo wkroczyć do miasta Isztar, ale najpierw wyjaśnię ci panujące tu zasady. Niech zgadnę. Żadnych problemów albo pożałuję. No dobra, widzę, że znasz zasady. No i udało się, mam wstęp do Isztar. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Przy okazji jestem lubiany już u asasynów. Z wyjątkiem Isztar, bo tu trzeba jeszcze zdobyć reputację. No, mam już właśnie teleport. Tu jest ta epicka muzyka właśnie. Stare dobre czasy. Stój! Czego chcesz? Chcę wejść do pałacu. Jeśli będziesz sprawiać problemy, połamie ci wszystkie kości. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Dobrze, wchodzimy do pałacu. O nie, czy to wielki Zuben? W końcu go poznam. Oh yeah. Póki co jednak możemy tutaj splądrujemy jeszcze trochę kawałek zamku. Łagodny lew, cholera, te lwy nawet oswajają. Zupełnie nie będziemy póki co gadać. Tu muszę się trochę jeszcze zajrzeć po tym skarbcu jego i znaleźć jakieś może ciekawe itemy. O, co jest?
Co to szans jest? Co jest? Długo śpią strasznie, śpiochy. Muszę to znaleźć, właśnie te jego skarby. Gdzie to może być? Do zobaczenia, teleport. Dobra. Mamy do zobaczenia na teleport. Barbarzyńcy mieszkali w Nordmarze, a Robar był jednym z nich. Wędrował przez lód bez ognia i broni i ścigała go bestia. Doprawdy. Wkraczamy już coraz bardziej w historię tego narodu. O tak, mamy skrzynię tutaj. Więc sobie weźmy broń z niej. Przy okazji jeszcze możemy sobie przeszukać tą starą skrzynię. Co tam mamy? Nimrod! Łuk, cholera, na cholerę mi on jest. Dobra, weźmy starą skrzynię, przeszukajmy. I tu chyba była jeszcze jedna skrzynia z bronią, z tego co się domyślam. O, mistrz życia mi się przyda. To syna drogi jest, co nie? Gdzie jest tam mistrz życia? O, nawet wytrzymałości jest. Wypijmy sobie. Nawet many mam, cholera. Nie to, nie trafiłem. Dzięki. Więc mamy już chyba wszystkie teleporty, a może i nie. Może tak, może nie, nie pamiętam już dokładnie. Ale chyba, że i tak. Nieciekawe. A może nie, nie wiem. O ile nowych nie dodali teleportów. Uciekam tutaj. Dobra, poszukajmy jeszcze jednego, właśnie jednej tej skrzyni. Gdzieś tu na pewno musi być. Tu nic nie ma? Może i nie ma. Chodźmy dalej. Kurde, nie tu. Coś będzie w ogóle? Chyba nie. Nic tu nie widzę. Dobra, pogadajmy chyba z Zubenem. Chyba już możemy. Mamy Zubena. Wybrań Zuben. Jest nawet na zielono. Mówi się, że przybędzie wojownik. Wojownik z północy. Przybywasz za późno. Sprawdzian już się rozpoczął. Jaki sprawdzian? Poszukuję wojownika. Śmiałka, który będzie gotowy do ważnej misji. Nie musisz dalej szukać. Przyjmuję tę misję. Nie musisz dalej szukać. Przyjmę tę misję. Tak. Tak właśnie sądzę. Jak już jednak powiedziałem, sprawdzian już się rozpoczął. W tej sytuacji musisz wziąć w nim udział. Pomów z Ugrasalem. On zajmuje się szczegółami. Aha, ciekawe. No zobaczmy, co z tym sprawdzianem trzeba zrobić. Kurde. Tu są jakieś skarbce? Nie ma skarbców żadnych. Pomówmy więc z Ugrasalem. Gdzie jest Ugrasal tylko? Trzeba go odszukać jeszcze. A Ugrasal jest chyba tutaj. Dobra, nie widzę go. Gdzie jest ten Ugrasal? Kurde, jak potrzebny, to go nigdy nie ma. Nie, to się może wałęsać. Cholera. O, jest chyba to on. Ugrasal. Jestem Ugrasal, wojownik Zubena i nauczyciel. Co cię sprowadza do Ishtar? Przychodzę w sprawie sprawdzianu. Naprawdę? Już się rozpoczął. Skoro jednak Zuben cię przysłał, to możesz spróbować szczęścia. Co mam zrobić? To dość proste. Każdy w mieście ma prawo poddać cię sprawdzianowi. Możesz mi wierzyć. Większość mieszkańców chciałaby wziąć udział w takiej zabawie. Będę cię obserwować. Zobaczymy, jak sobie poradzisz.
Jaką mam konkurencję? Jaką mam konkurencję? Zarkosa. To dobry wojownik. Zebrał własną ekipę i poluje na lwy. Sprawdzianie bierze też udział mag Surus. Chyba wciąż siedzi w mieście i waży mikstury. Jak mi jest rozdziany? Wróć, gdy zrobisz coś więcej. Sprawdzaj. Sprawdzaj. Jeśli chcesz wykonać specjalną misję Zubena, musisz najpierw opanować walkę dwiema broniami. Udzielę ci odpowiednich lekcji. Czego jeszcze uczy? A, śmiertelnego ciosu. Przydatne. No. Nie jesteś na to go... Serio? Dobra, ale powinno już i starczyć tych... Ktoś tylko mnie musi nauczyć polowania. Pytanie tego kto? Nersul. Czegóż chcesz od Nerusula, wielkiego czarnego maga z Isztar? Mam cię poklepać po pleckach tylko dlatego, że udało ci się dostać do miasta? Myślałem, że jesteś największym magiem. Myślałem, że największym magiem jest tu Zuben. Dokładnie. Właśnie tak jest. Stoisz za kradzieżą magicznej rudy. Stoisz za kradzieżą magicznej rudy. Ci idioci mnie zdradzili. Mieli mi dostarczyć surową rudę. Zamiast tego sprzedali ją za kilka nędznych sztuk złota. Cóż, surowa ruda jest co nieco warta. Kilka nędznych sztuk złota. Po przerobieniu w oręż z magicznej rudy byłaby warta 10 razy więcej. Nikt by nie powstrzymał nawet kilku asasynów wyposażonych w tę broń. Nikt, nawet Zuben. I to ja byłbym nowym władcą asasynów. Ej, wracaj na ziemię. Ej, wracaj na ziemię. Nie masz surowej rudy, ani kawałka. A niech to. Dobra, słuchaj, zapomnijmy o tej błahej sprawie. Zapłacę ci 2000 złotych monet i nigdy już o tym nie wspomnimy. Co ty na to? Umowa stoi? Zapłacisz za swe czyny własną krwią. Zapłacisz za swe czyny własną krwią. Jak śmiesz odrzucać moją ofertę? Zwyczajnie. Jesteś zupełnie szalony. Beliar wybrał mnie na swego sługę. Wyślę cię prosto do niego. Zaraz zginiesz! Nie! Mam go zabijać? Nie wiem. Skradasz się jak jakiś złodziej. Zapiszę może grę, zobaczę co się stanie, jak go zabije. Albo nie zabije. Właśnie. Niech go wstanie. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. A dobiję go, zdychaj. O, nic się nie stało. Lol. Dobra, to może go nie będę tak dobijał. Niech sobie żyje, biedak. Już co mi tam szkodzi, niech sobie żyje. Zabijanie nic mi nie pomogło, jak widzimy. Tylko kłopotów mamy przez to więcej. O, żyje. Tu jest napisane coś o alchemii. No i co? Dobra. Już go oszczędzimy. Ale wiecie co? W tym odcinku troszkę będzie wszystko. No i... Tu będę musiał niestety z wami pożegnać. Jak widzimy, wpadliśmy w fajny klimat, ale mam już mało życia. Nie będę już więcej ryzykował. Do zobaczenia w kolejnym odcinku jutro, więc to tyle, trzymajcie się i cześć, czołem, do jutra.